Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Sezon truskawkowy w pełni przepisów na różne takie ciasta, placki, placuszki z truskawką w roli głównej jest ogrom. I dzisiaj chciałam Wam podać jeden właśnie z takich przepisów bardzo prostych, szybkich, niedrogich, a naprawdę smacznych. Placuszki smażone na patelce, na oleju. Można je również zrobić w piekarniku na blaszce. Będę robiła je na patelce i też taką właśnie tutaj formę Wam podam. Mąka przesiana oczywiście. Ja tutaj robię podwójną porcję, ale w opisie będziecie mieli składniki i przybliżone proporcje na jedną porcję. Ale tutaj podkreślam, kuchnia to nie jest obowiązek, to nie jest mus, tylko przyjemność i zabawa. Co nie dodacie, ile nie dodacie, te placki i tak wyjdą. Mąka przesiana do miski. Przesiana jest to taka konieczność z dwóch powodów, aby uniknąć niespodzianek w tej mące, a dwa, mąka jest napowietrzona, a napowietrzona mąka to jest lepsze ciasto, lepszy placek. I teraz do tego dwa jajka, dwa całe jajka, no porcja podwójna. Jajka oczywiście wybijamy na spodek, ja mam jajka od własnych kur, to wybijam je bezpośrednio, bo wiem, że one są świeżutkie i tradycyjnie, tak jak to zawsze u mnie w domu było, łup o michę i do michy. Pamiętacie te czasy, jak mamusia albo babcia tłukły o michę bądź o patelkę jajka? Tak się kiedyś robiło. Soda tutaj ładnie spulchni nam te placki. Jeżeli się nie doda sody, one będą płaskie. Z sodą też tutaj nie przesadzajcie, z tego względu, że będzie później czuć ją w plackach, a jej ma nie być czuć. Cukier i cukier waniliowy. Cukier waniliowy jest tutaj podstawą z tego względu, że nada takiego ciekawego posmaku dla tych placków. No i teraz idzie serek waniliowy i jogurt gęsty. I twaróg. Twaróg, konsystencja miękka, nie taki twardy, zbity. Jeżeli nie dostaniecie miękkiego, takiego kremowego, można kupić twaróg sernikowy bądź dać twardy, ale wtedy doda się troszeczkę serka bądź jogurtu więcej i to w sumie wyjdzie na jedno. I teraz to wszystko tutaj wymieszam, zamieszam, połączę na jednolitą masę. Wstępnie to wszystko jest połączone, ale jest jeszcze za gęste. I teraz dodaję tutaj maślankę. Maślanka może być naturalna, może być smakowa. Jeżeli będzie to maślanka truskawkowa, będzie bardziej wykwintny smak. I tutaj, jeżeli będziecie kupować serki homogenizowane, to mogą być naturalne, mogą być truskawkowe, mogą być z dodatkiem owoców. Tutaj fantazja należy do Was. Ja też dałam tutaj część naturalnych, część dałam truskawkowych, poziomkowych. No i teraz gęstość tego ciasta reguluje maślanką. Tutaj mam maślankę naturalną, bo truskawkowa mi się już skończyła, ale truskawkowa jest zdecydowanie lepsza. No i będę tutaj robić do żądanej konsystencji. Ciasto ma mieć konsystencję zbliżoną do konsystencji racuchów. Ja robię troszeczkę gęściejsze, bo ono wtedy bardzo fajnie mi się nabiera, nie rozlewa mi się na boki, z łyżki nie wycieka mi. Można zrobić ciut rzadsze. Tutaj fantazja należy do Was. No i truskaweczki. Truskawki tutaj trzeba pokroić na kawałki. Jeżeli są takie maciupeńkie, no to cała, ale jeżeli jest ciut większa, to na dwie, trzy części, po to, aby ona mniej więcej była w tym placku schowana, bo jeżeli będzie truskawka za duża,
nałożymy placuszka na patelnię, truskawka będzie wystawać. I o ile z tej pierwszej strony będzie ok, to później jak przewrócimy na drugą stronę, będzie wyciekał sok i te placki będą się przypalały, będą pryskały na patelni. Także tutaj jest istotne, aby truskaweczki były pokrojone w kawałki. O, i teraz taka ciekawostka. Nie wiem, czy kochani wiecie, ale jeżeli ktoś z Was jest uczulony na pyłki brzozy, na pylenie brzozowe, to nie powinien jeść truskawek. Dlaczego? Dlatego, że truskawka zawiera taki związek, który w połączeniu z pyłkami brzozy powoduje jeszcze większą alergię. I jeżeli ktokolwiek z Was jest lekko bądź umiarkowanie uczulony na pylenie brzozy, na pyłki brzozowe, a będzie jadł truskawki, niestety alergia na brzozę bardziej się uaktywni, bardziej się skumuluje, co za tym idzie, wywoła alergię na kolejne pyłki. Także tutaj trzeba uważać. Jeżeli ktoś jest uczulony na pyłki brzozy, to powinien truskawek unikać. No ja wiem, jak to unikać, jak to jest takie pyszne. Ja jeszcze pamiętam truskawki z dzieciństwa. Jakoś chyba inaczej smakowały. Mimo, że uprawiam je sama, one są smaczne, one są pyszne, ale te z dzieciństwa jakoś smakowały inaczej. I pamiętam, jak się szło na pole, to zbierało się prosto z krzaka. Kto tam kiedyś mył truskawki? Prosto z krzaczka, nawet jak ona była z piaskiem, zgrzytała po zębach. Oj tam, komu to przeszkadzało? Nikomu. Mi jedynie, wiecie co przeszkadzało? Te nasionka w truskawkach. Jak mi się powbijały pomiędzy zęby, to ja dostawałam szału. I do dzisiaj tak mam, że niestety jak nasionko z czarnej porzeczki, z truskawki, z maliny, ojojojojoj. Dostaję po prostu białej gorączki. Nie lubię tego. No i teraz to wszystko jest wymieszane i można to piec na blaszce, jeżeli jest takie, oczywiście na blaszkę musi być gęściejsze. Blaszkę wyłożyć papierem pergaminowym, placuszki poformować, nawet można zrobić taki jednolity placek, wtedy będzie się fajnie kroił, ale takie pojedyncze też to można uformować pod warunkiem, że jest ciasto takie dosyć gęstawe. I piecze się w piekarniku nagrzanym do 200 stopni. Później wkładamy to do piekarnika i do momentu, aż te placuszki nie będą łapały zapałki. Zapałka przy sprawdzaniu musi być sucha. Dlaczego nie podaję tutaj długości pieczenia? Bo to wszystko zależy, jakiego grubego placka nałożycie. Jeżeli on będzie cieńszy, będzie się piekło krócej. Jeżeli będzie grubszy, będzie się piekło dłużej. Z reguły takie placki, jak ja nakładam troszeczkę grubsze, one później urosną takie na ładnych kilka centymetrów, no to piekę około 20, nawet do 30 minut. Ale kiedyś, jak nałożyłam troszeczkę cieniej, to piekłam tylko 15 minut. No i też od temperatury to zależy. Także najlepsza metoda jest sprawdzanie zapałką, patyczkiem. I teraz na rozgrzany olej kładziemy placuszki. Trzeba tutaj starać się rozłożyć je w miarę cienko, bo one mają sodę w sobie i będą puchły. Nie jest to łatwe, ale da się radę. Łyżka, żeby się aż tak nie kleiła, można ją moczyć w wodzie, tylko też trzeba pamiętać, jak się namoczy w wodzie, to może troszeczkę pryskać i łyżka namoczona w wodzie umiejętnie powinna być odwrócona, aby to ciasto, które teraz przylega do łyżki, nie dotknęło tłuszczu na patelni. To wtedy nie będzie strzelało, bo jeżeli dotknie tłuszczu, to będzie strzelać. No i smażymy na wolnym ogniu do momentu, aż będzie pięknie różowe od spodu. Jak długo? Około minuty, półtorej minuty z jednej strony. Jedna strona gotowa.
Tutaj gęstość ciasta naprawdę zależy od Was. Jeżeli będzie ono rzadsze, no to będzie rzadsze, też się upiecze. Jeżeli będzie gęściejsze, jest go łatwiej nakładać, nie rozlewa się tak później przy smażeniu. Moim zdaniem jest zdecydowanie lepsze takie właśnie gęściejsze. Ale to już jest kwestia gustu, a o gustach się nie dyskutuje. Pięknie. Tak powinien wyglądać rumiany placuszek truskawkowy i one teraz tutaj, zobaczcie, napuchły. One zrobiły się takie grubości, powiedzmy 1,5 cm i takie powinny być. Z sodą naprawdę nie przesadzajcie. Soda ma dosyć duże właściwości spulchniające, także tutaj na jedną porcję niecałe 0,5 łyżeczki, do 0,5 łyżeczki. Ja na dwie porcje dałam łyżeczkę i to płaską. Dlatego, aby nie było jej później czuć w plackach, bo jeżeli da się więcej, no to tak jak mówiłam na początku, niestety będzie czuć bardzo te placuszki sodą. Najlepiej smakują zaraz po upieczeniu. Co prawda są gorące, no ale wtedy są najlepsze. I z czym je najlepiej jeść? Tutaj już jest dowolność, kto po prostu jak lubi. Można z gęstą śmietaną, można z cukrem pudrem, chociaż jeżeli da się cukier puder, zabije całkowicie ich smak, one będą za słodkie. Można jeść z konfiturą malinową bądź truskawkową, ale tutaj u mnie w domu, w rodzinie najlepiej nam smakują z jagodami. Jagody, które robię w bardzo prosty sposób. Wkładam do słoika, zasypuję cukrem i gotuję. Później są te owoce takie zbite i teraz na placku je rozsmarowujemy i jemy. Placek w środku jest, no jak placek. Wygląda tak i połączenie truskawki z jagodą jest bardzo smaczne. Tutaj całą robotę tych smaku tych placków robi twaróg i robią te serki. Także życzę Wam, żeby Wam smakowało, żebyście przygotowali sami i tutaj naprawdę nie bójcie się, że wyjdzie przyrzadkie. Dodajcie troszeczkę mąki i będzie ok. Jeżeli ciasto będzie takie kluchowate, dodajcie troszeczkę maślanki, a będzie naprawdę paluchy lizać. Na dzisiaj kończę. Życzę Wam radości, uśmiechu, zadowolenia i zabawy w kuchni. Nie z musu, a z przyjemności i radości, bo nawet zakalec, jeżeli jest odpowiednia atmosfera i towarzystwo, to smakuje jak najwyśmienitszy tort. I tego Wam właśnie życzę. Do następnego!